Doktor Irena Eris jest głównym partnerem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, jak mam nadzieję. Chciałam się spytać, jakie są linki? Co łączy doktor Irena Eris, cudowny wielki koncern kosmetyczny, ze światem filmu? Tak, dzień dobry. Jesteśmy tutaj po raz piąty, więc można powiedzieć, że mamy taki skromny jubileusz naszego partnerstwa z Festiwalem Filmów Fabularnych w Gdyni. Jesteśmy tutaj i dajemy to, co mamy najlepsze, czyli dajemy nasze know-how, dajemy makijaż, pielęgnację, dbamy o hollywoodzki look największych gwiazd i artystów polskiego filmu. W ogóle współpraca marki ze światem szeroko pojętej kultury trwa od dłuższego czasu. Festiwal nie jest jedyną jakby emanacją naszego istnienia w świecie kultury. Współpracujemy bardzo szeroko, zarówno na przykład z Operą Bałtycką, tutaj jeżeli mówimy o tematach związanych z Trójmiastem, od kilku lat współpracujemy z Operą Bałtycką, dzięki czemu, chociażby mogę o tym powiedzieć, marka dr Irena Eris otrzymała tytuł Splendor Generalensis, to jest tytuł mecenasa kultury miasta Gdańsk, z czego jesteśmy szalenie dumni. Współpracujemy również przy wielu produkcjach filmowych, z takich najbardziej aktualnych mogę powiedzieć o filmie produkowanym przez Madans i przez panią Klaudię Śmieje. To jest nowy film szalenie utalentowanej reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej, Silent Twins. To jest polsko-brytyjsko-amerykańska produkcja, która opowiada historię dwóch ciemnoskórych dziewczynek, które coraz bardziej, można powiedzieć, odsuwają się od rzeczywistego świata na rzecz świata, które sobie same tworzą. Według słów producentki film ma szansę na Oscara i ja w to bardzo wierzę. Jesteśmy aktualnie też zaangażowani w produkcję, chociaż to już jest w fazie postprodukcyjnej. Tak naprawdę film produkowany przez panią Izę Kiszkę-Hoflik. To jest film, debiut reżyserski Marty Minorowicz, Iluzja. Nomen omen też historia dzieje się w Trójmieście. To jest historia kobiety, która w taki dość dramatyczny sposób szuka swojej córki. W zeszłym roku byliśmy także partnerem przy takim szalenie ciekawym dokumencie młodych reżyserek Wspólny dom. To jest film opowiadający historię pięciu kobiet, które są różnej nacji, różnego wyznania, reprezentują różne pokolenia. To jest film, który opowiada o kobietach w Bośni i o tym, jak one muszą w tym jednym wspólnym domu funkcjonować i tak naprawdę mierzyć się z takimi dołami, które gdzieś tam zostały wykopane przez wojny w byłej Jugosławii. Także no to są takie trzy produkcje z ostatniego roku, można powiedzieć, przy których jesteśmy. Świetnie, to mówimy o tym, co teraz już możemy zobaczyć, a cudowne, że czekamy na takie fajne produkcje, które będziemy mogli oglądać niedługo i na naszych ekranach i może tutaj podczas festiwalu, a może i na Oscarach, jak mówisz. Ale kobiece tematy, filmy robione przez kobiety, w których grają kobiety, to jest ten nurt, to jest ten rodzaj filmów, jaki chcecie wspierać? Tak, absolutnie. Chcemy być bardzo blisko kobiet, które realizują swoje marzenia, które realizują swoje pasje i zarówno na poziomie twórczości, jak i na poziomie jakby tematyki, których dane produkcje po prostu dotyczą. No, my jesteśmy kobiecą firmą, więc trochę idziemy tak zgodnie z naszym duchem organizacji, duchem firmy, firmą założoną przez kobietę, firmą, która no, powstała w zasadzie z marzeń i pasji pani Ireny Eris, także kontynuujemy to. Jednej z najbardziej znanych Polek, myślę, że do dzisiaj, myślę, że pani dr Irena Eris jest takim przykładem właśnie Polki, której się udało się stworzyć biznes, który do dzisiaj jest taką marką, która jest rozpoznawalna, ale też bardzo szanowana przez klientki, prawda? Ze względu też na jej twórczynię. Absolutnie tak. My w tej chwili jesteśmy, można powiedzieć, w ponad 50 krajach na całym świecie. Jesteśmy dość dobrze rozpoznawalni. Natomiast tutaj w tym wszystkim też chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, która jest szalenie istotna. Poza tym, że to jest naprawdę bardzo ciekawa marka, to też jest biznes prowadzony z naprawdę taką etyką działania i poszanowaniem otoczenia, w którym żyjemy. To jest jak dla mnie osobiście też niezmiernie ważne. Doktor Irena Eris wręcza również Twoją nagrodę podczas Małej Gali Piątkowej. Tak, dokładnie. Wręczamy nagrodę za najodważniejsze spojrzenie. To jest nagroda dla twórczyni lub twórcy, który w najodważniejszy i najczulszy sposób pokaże swoją wizję świata.
Laureatkami tej nagrody była chociażby w przeszłości Aleksandra Terpińska za najpiękniejsze fajerwerki ever. Aleksandra Terpińska, która w tym roku debiutuje w konkursie głównym z swoim pełnym metrażem. Z innymi ludźmi, dokładnie. Odbierając tą nagrodę powiedziała, że to najfajniejsza nagroda całego festiwalu, więc... Fajnie się nazywa również i mam nadzieję, że jest przepustką do tego, żeby patrzeć na świat inaczej również. No, odważniej i z taką dużą czułością. Byliśmy tu z kamerą w Waszej strefie piękna, w hotelu Gdynia, gdzie jest to niesamowite miejsce, pełne ludzi, pełne humoru, pełne emocji, ale też takich nawet dobrych powiem, emocji. Tak, nawet powiem więcej, że jak rozmawiam z twórczyniami i z aktorkami, które tu są, to w większości panuje takie przeświadczenie, że u nas jest trochę jak na imprezie w kuchni. W sensie, że to jest to miejsce, coś w którym cały jest. Czas coś się dzieje, jest bardzo tak. Przyjemnie, toczą się rozmowy i rzeczywiście aktorki lubią do nas przychodzić. My jesteśmy w tym roku, jakby tą strefę mamy zdecydowanie większą niż w poprzednich latach i cały czas coś tam się u nas dzieje. Tak, no i jak rozumiem, waszym celem jest wydobywanie naturalnego piękna, o tym też mówią wasze make-up artystki, designerki. Nie chodzi o przemalowywanie, tylko wydobywanie i podkreślanie indywidualnych cech. Widziałam też w waszej strefie piękna Waldemara Pokromskiego, znanego charakteryzatora, którego też tutaj gościliśmy, z Joanną Kulik, tak. Gościli. Tak, tak, my z panem Waldemarem współpracujemy dość blisko od dłuższego czasu i jesteśmy poza tymi wszystkimi produkcjami, o których ja wspominałam, jesteśmy też obecni na planach filmowych, gdzie za charakteryzację odpowiada pan Waldemar Pokromski, który, no powiedzmy sobie szczerze, jest chyba największym guru polskiej charakteryzacji filmowej. To jest żywa historia polskiej charakteryzacji, uważam. I też się cieszę, że gościliśmy tutaj go w naszym studiu. I cieszę się, że gościmy was i że wy gościcie nas podczas tego festiwalu. Niezmiennie cały czas zapraszamy do nas. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękuję.